STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Staraliśmy się robić to, co prędzej uprzedzaliśmy. Przedmiot zagrał się bardzo dyscyplinowanie z tyłu. Teraz zmieniliśmy proporcje. Nie graliśmy tak dużą ilością zawodników do przodu. Bardziej staraliśmy się myśleć o założeniach defensywnych i dopiero z tego wychodzić. Stąd może nie stwarzaliśmy tyle sytuacji, ile w meczach poprzednich, które rozgrywaliśmy na swoim stadionie, ale zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie, w którym teraz jesteśmy, najważniejszy jest klub, najważniejszy jest praca dla niego. I cieszę się niezmiernie, że w tak trudnym meczu dla nas zdobyliśmy 3 punkty. Jeszcze raz tutaj chcę podkreślić, naprawdę kluczem do sukcesu było drugi mecz rzędu. Zagraliśmy zdyscyplinowani i cieszymy się z tego niezmiernie. Jeszcze jedna rzecz taka, która się na gorąco rzuca po meczu. Coraz większą widać współpracę między zawodnikami. Widać, że czas, który razem spędzamy poprzez treningi, ale i mecze powoduje, że gdzieś zaczynamy się uzupełniać tych sytuacji. Przynajmniej patrząc na te ostatnie 2 spotkania przeciwko naszemu zespołowi, jeśli chodzi o zagrywki takie defensywne z zespołem przeciwnym, mają mniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Bardzo proszę o pytania. Przypomnę, że jest to mikrofon. Dobry wieczór, Michał Zichlarz. Panie trenerze, pytanie o Kamila Zapolnika. Dzisiaj, znaczy w tym roku pierwszy raz w podstawowym składzie odpłacił się bramką. Jak skomentuje pan jego występ? Kamil bardzo pracował na to, żeby dostać szansę. Droga jest jedna. Zagrał bardzo dobry mecz ostatnio w drugim zespole, strzelił bramkę i dał sygnał, że może wnieść dużo do zespołu. I sam sobie zapracował na to, że dostał dzisiaj szansę i również ją wykorzystał, bo wcale nie była prosta sytuacja. W treningach nie zawsze ona wychodziła, natomiast cieszy to niezmiernie, że w najważniejszym momencie wykonał zadanie doskonale i to nam dało się 3 punkty. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? To jeszcze zapytam panie trenerze o tą bramkę, bo to też piłkarze mówili, że jakby analizowaliście grę Arki i gdzieś tam, no nie wiem, z tej analizy wychodziło, że przy tych stałych fragmentach Arka ma problemy? Nie patrzymy na zespoły przeciwne. Koncentrujemy się na sobie, koncentrujemy się, który zawodnik może nam jak najwięcej dać w stałym fragmencie i dopiero później jak gdyby wrzucamy ten schemat, ale myślę, że tak to nie jest żadne nowe, tak? Dzisiaj wszyscy korzystamy z tych samych instrumentów, to nie jest tak, że to są jakieś rzeczy ściśle tajne. To jest dzisiaj naprawdę, jeśli chodzi o tą strefę analiz, ona jest takie szerokim aspektem, że naprawdę dzisiaj możemy z tego korzystać. Tak jak mówię, bardziej koncentrujemy się na sobie, na profilu zawodnika, który zawodnik może to zadanie wykonać, bo tak jak mówię, to ono wcale nie było proste do sfinalizowania. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.